Ja jestem w domu, bo też tego walczymy, też tego się domagamy. Ostatnio dyrektor agencji nigdy nie przyszedł na nasze spotkanie, zawsze wysyłał albo swoich zastępców, albo tam jakieś panie, które... Ja myślę, że fakt nieprzestrzegania zawartych umów przez przedstawicieli agencji i rządu doprowadzi kiedyś tych ludzi do naprawdę desperacji. Dzisiaj jest to kolejne ostrzeżenie dla władzy, żeby nie była cyniczna i arogancka, żeby przystąpiła do rozmów, a to, co podpisze, żeby zrealizowała. Bo naszym problemem w Polsce jest brak dialogu i brak dotrzymania zawartych porozumień. Dzisiaj ten protest po raz kolejny organizowany o tym świadczy. Myślę, że władza powinna się opamiętać i przestać wyprowadzać nas na ulicę. A my, tak jak powiedziałem, jako Solidarność Robotnicza zawsze będziemy wspierać słuszne postulaty naszych polskich rolników. To prawie 18%. Zapozamykane zakłady, stocznie,
ziemia, prawie 300 tysięcy hektarów ziemi w Wojące Zachodniej jest w ręce obcych. To, co wam mówią, co wam przedstawiali na konferencji, to jest cząstka. Nie mówi się o tym, to jest rzeczywiście. Prawdy nie da się zakłamać, są dane i dlatego tu jesteśmy. Chcemy z władzą rozmawiać, ale władza nie chce z ludem rozmawiać. To jest tragedia. Dlatego przyszliśmy się upomnieć o swoje. Dziękuję wszystkim organizatorom, dziękuję szczególnie Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej. Zacząć, kochani moi rodzice. Łza się w oko kręci. Dziękuję za to, co dzisiaj tutaj widzę. Na poprzednim proteście mówiłem, że to będzie długi marsz i to się sprawdza. Mam nadzieję, że to będzie ostatni przystanek, ale jeżeli nie, to naprawdę będziemy maszerować dalej, żeby nigdy w tym województwie od żadnego rolnika nie padło takie stwierdzenie. Wywalczyłem ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnej. Rolnik w tym województwie powinien powiedzieć, kupiłem ziemię, a dyrektor powinien powiedzieć, że sprzedałem ziemię rolnikowi zgodnie z prawem polskim, które określa dystrybucję ziemi na podstawie dwóch ustaw, o Agencji Nieruchomości Rolnej i ustawy o tak zwanym upurze. Sprzedałem ziemię na poprawę struktury agrarnej. To jest niedopuszczalne, żeby rolnicy pomiędzy sobą używali zdania. Wywalczyłem w swoim kraju od swojej instytucji ziemię. Proszę Państwa, to jest zbitka słów nie do pomyślenia. A tak w tej chwili to jest określane. Rolnicy nie kupują ziemi, tylko wywalczają ją z agencji. Cześć, kolega. Proszę Państwa. Trochę spóźniony, ale dojechaliśmy. Proszę Państwa. Cóż mogę powiedzieć jeszcze? Dziękuję. Siedziba Platformy, pan poseł europoseł Nitra obiecał nam, że w ciągu tygodnia nam załatwi spotkanie z panem premierem. Ani Pawlak, konstytucyjny wicepremier PSL-u, który reprezentuje rolników, ani premier, przez te 7 lat nie spotkali się ani razu z organizacjami związkowymi. Po prostu nie zależy im i również widzimy, że w negocjacjach, które są w Brukseli, rolnictwo zostało tak kolokwialnie mówiąc odpuszczone. Inne są ważne sprawy. Nie. Najważniejsze.